przekonanie, że trzeba mieć w cholerę odsłon, tak jak gąciarz, bo jak nie, to nie jesteś youtuberem, a to jest bullshit. Jesteś, od kiedy wrzucisz pierwsze wideo. Cześć i czołem, hej, hej, hej! No to jak to jest? Dlaczego mam tak mało subów na YouTubie i czy z tego powodu mam depresję? Jak myślisz, czy powinienem się martwić tym, ilu mam subskrybentów na kanale YouTube, albo ile osób ogląda moje odcinki? Czy to jest odpowiedni powód do zmartwienia? Czy powinienem z tego powodu mieć gorszy humor? Kolega vloger Marcin Kubicki wczoraj pośrednio zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, że no vloguję już od całego roku i mam tak mało odsłon każdego wideo, mam tak mało subskrypcji. I od kiedy vloguję codziennie, no to średnia odsłon moich odcinków spadła z jakichś tam 60-70 odsłon do 20. Co prawdopodobnie jest spowodowane zmianą grafiku publikacji, bo YouTube już się przyzwyczaił i ten algorytm YouTube'a się przyzwyczaił do tego, że publikuje dwa razy w tygodniu, a tu nagle bach, wchodzi film codziennie. Ale to już jest tak od tygodnia, od 1 grudnia i dalej jest 20 odsłon na odcinek. Ja w tej chwili już od roku vloguję, i średnia z tego roku to jest jakieś 60-70 odsłon na odcinek. 150 odcinków już nagrałem mniej więcej. Powiedz mi, czy nie zraziłbyś się, nie zraziłabyś się w takiej sytuacji? Nie uznałabyś, nie uznałbyś, że po cholerę ja to robię. Mogę iść na spacer z córką, mogę obejrzeć sobie serial na Netflixie, mogę zjeść smaczną pizzę w tym czasie. Po co się bawić w nagrywanie, w szukanie tematów, w zastanawianie się, z jakiego kąta się sfilmować i tak dalej. No cały patent polega na tym, że niezależnie od tego, co się dzieje na innych kanałach, bo są youtuberzy, którzy zaczęli mniej więcej w tym samym momencie, co ja i mają teraz więcej tych odsłon, więcej subów. Są tacy, co zaczynali w tym samym momencie, co ja i już nie publikują nic, bo zabrakło im cierpliwości. W każdym razie cały patent polega na tym, że jeżeli uznałbym, że to nie ma sensu, no to nigdy nie miałbym większej ilości odsłon. Najwyraźniej po prostu moim widzom potrzeba troszkę więcej czasu, moim potencjalnym widzom, na to, żeby odkryć mój content, żeby się ze mną jakoś zaznajomić i tyle. Dlatego w życiu jest bardzo ważne to, żeby robić to, co się lubi, a ja lubię robić te vlogi i nie zważać na to, jakie są cyferki, bo to nie ma znaczenia. Tak samo mam z muzyką. Zacząłem grać muzykę 20 lat temu ponad, z 25 lat temu chyba nawet, pierwszy raz. A płyty zacząłem robić naprawdę 20 lat temu i jak do tej pory nie dostałem nagrody Grammy za swoją muzykę, ale to nie ma większego znaczenia, bo na przykład dzięki temu po prostu spędzam fajnie czas. Bo na przykład dzięki temu mojej córce pokazuję fajny przykład. Pokazuję, że można mieć pasję, która nie jest oglądaniem filmów na Netflixie. No i przy okazji tego grania muzyki, co jeszcze mi się udało? Udało mi się na przykład grać na tej samej scenie i spać w jednym autobusie z ludźmi, których 2-3 lata wcześniej słuchałem jako moich idoli. I gdybym nie zaczął grać muzyki, gdybym się nie zdecydował na wyjście na scenę, to by się nigdy nie stało. No i z tym YouTube'em jest podobnie. Teraz mam 20 odsłon na odcinek, ale pogadamy za 5 lat. No i to prawda, że my w dzisiejszych czasach żyjemy w takim świecie, w którym wszyscy chcemy się mierzyć, tak? Że ta ilość subskrypcji powinna być większa. Ilość odsłon odcinka powinna być większa, jak nie, to znaczy co? To znaczy, że moje vlogi są kiepskie, czy... Właśnie to nie znaczy nic, to znaczy po prostu, że ludzie jeszcze nie odkryli mojego kontentu i tyle. Druga sprawa jest taka, że ludzie bardzo często czekają na to, żeby
osiągnąć jakiś tam pułap po to, żeby się poczuć, że mają prawo do czegoś. Na przykład ja bym bardzo chciał doradzać ludziom, doradzać firmom, jak vlogować. Znam się na tym, wiem, jak to robić dobrze. Ale brakuje mi tak zwanej legitymizacji, czyli nie mogę pójść do klienta i powiedzieć: słuchaj, kliencie, zrób tego vloga tak i tak, bo ja mam u siebie 1 000 000 subskrybentów, bo ja mam u siebie 500 tysięcy odsłon każdego swojego wideo. No nie, bo nie mam. Ale czy to, że nie mam, to oznacza, że nie mam prawa się tym zajmować? Nie. Prawda jest taka, że nikt nie musi mi dać pozwolenia na to, żebym się czymś zajmował, jeżeli mam ochotę się zajmować doradzaniem w ramach social mediów, to mogę się tym zajmować. Jeżeli mam ochotę się zajmować doradzaniem firmom odnośnie vlogów, to też to mogę robić. Nikt nie musi mi na nic zezwalać. I to wcale to, że mam 20 odsłon każdego odcinka, to wcale nie znaczy, że się na tym nie znam. To znaczy tylko tyle, że ktoś jeszcze po prostu nie zauważył, że ja istnieję. Już.